Mam dla Was więcej kontentu. Dzisiaj się postanowiłem, że się będę golić, ponieważ zobaczyłem ten poprzedni filmik z gotowania i zobaczyłem ten zarost, jak byłem w takiej odległości. I mnie zaczęło denerwować, jak to wszystko wygląda. Dlatego dzisiaj to ogolę i zazwyczaj ostatnimi miesiącami miałem, powiedzmy, gdzieś ten cały zarost, nie wiem, to tutaj coś przyciąłem, tak żeby, powiedzmy, jakoś to wyglądało, ale zmieniłem zdanie. I zazwyczaj bym jeszcze wziął, żeby na przykład, nie wiem, zgoić tam do 3, czy nawet 4 mm, może 5, ale nie chce mi się bawić. Tym bardziej, że chodzi się już mniej w maseczce, mniej sobie zakrywam tego ryja, a ja wiem, że w momencie, kiedy jestem ogolony, to korzystniej wyglądam, pomimo tego, że mam to gdzieś, ale podobno korzystniej wyglądam. Więc dzisiaj zrobię tutorial, jak się golić, czyli ma się maszynkę i coś, czego potrzeba na początek, żeby nie zasyfić naszego zlewu, umywalki, cokolwiek, na czym się w ogóle golicie. Kawałek papieru, ponieważ nakładamy to na zlew. Można użyć korka. Ja korka nie mam do umywalki w tym i nie będę miał, więc będę używał papieru. Bierzecie sobie ten papier, zapychacie umywalkę i wtedy włosy wam nie wpadają do zlewu, przez co da się tej dziury nie zapycha się. Więc będziemy się golić. Mam nadzieję, że bateria jest ogólnie ogarnięta, ponieważ zazwyczaj teraz używałem, wiecie, 3 minuty tutaj, tak na szybciutko, żeby całego się ogolić, może być problem. I normalnie bym się golił bez koszulki, ale nie będę wam się obnażać tutaj. Kto pytał? Nikt nie pytał. Zaczynamy sobie. Ja tutaj zaczynam od zrobienia jakby linii. Oho. Coś w tym stylu, żeby tutaj dogolić do tego miejsca. O, jest problem, coś słabo goli. Nie chce mi wyciąć tak, jak powinno. O, teraz tutaj trzeba włosy poprawić, żeby było równo. Równo powiedziałem. Mniej więcej jest. Teraz z drugiej strony, na wysokości oka, co widzicie teraz już w sumie nawet wy. Słuchajcie, czy to jest na tej samej wysokości? Chyba tak. Tutaj te włosy mogę zgolić trochę, które mi tu wystają. O! Teraz trochę pociągnąć w dół. Czyścić tą skórę. I mamy zaczęte. Lewo, prawo. Jest super. I golimy do zera i siema, lecimy tutaj. Nie bawimy się w żadne mierzenie. Coś w tym stylu. Wszystko leci na zero. Tam na jednym. Jak to się nazywa? Jednodniowy zarost. Cyk. Zobaczcie, od razu. Jak się patrzę, co jest z profilu, od razu odjadę sobie za jakieś 10 lat. Bo czemu by nie? Bo to trochę jest, no koniec końców tutaj trochę tego jest. O! Pięknie. Pięknie. Najpierw zostawić połowę, żeby widzieć różnicę. O! Teraz pięknie tutaj wydzierane. O, palara, pięknie. Super. Super. Wyczyszczone. Prawie że. Powiedzmy, można to jeszcze, wiecie, poprawić. Tam, gdzie czujecie, że jakieś są nierówności, albo wydaje wam się, że są nierówności. Teraz wąsika. Żebyście mógł go godać. Rozumiecie? Opa. Zrobione. I jest super. Wszystko pięknie. I w tym momencie kończymy nasze golenie. Jesteśmy pięknie ogoleni. Mamy zarost, który będzie budził was. Wiecie, no będą was patrzeć wszyscy. Kobiety, faceci, osoby, które się inaczej identyfikują. Ktokolwiek będzie nas patrzył. Bo wyglądacie jak debile po prostu i lepiej tak nie zrobić, ale cóż. Chociaż o nas będą mówić, będą nas patrzeć i tak dalej, no nie? Dzień. Ogoliłem się, jest super.
Łapę w górę. Vloger jestem.